Dzień dobry, nazywam się Henryk Mruk, reprezentuję Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Witamy w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dzisiaj na drzwiach otwartych. Do tych wszystkich przedmiotów, które prowadzę w ramach pięcioletnich studiów, w tej chwili chciałbym odwołać się do tego, nad czym Państwo już możecie pracować, przygotowując się do studiowania, a mianowicie nad rozwojem osobistym. Wyjdę może od koncepcji pana profesora Gazzaniga, który mówi, że każdy z nas przychodzi na świat, podobnie jak samochód, z określonym wyposażeniem fabrycznym. A zatem byłoby dobrze, żebyśmy potrafili spojrzeć na siebie, jakie mamy silne strony, na czym możemy bazować, żeby wieść życie udane, spełnione, życie, które będzie służyło nie tylko nam samym, ale również innym. Jak kształtować własny charakter, jak pracować bez nadzoru, jak motywować samego siebie, w jaki sposób przekładać chęci i umiejętności na nawyki. To, czego nam właśnie brakuje, co jest najbardziej potrzebne w życiu, to są nawyki skutecznego działania. I tutaj pięknym przykładem w tej chwili są puste obiekty fitness center. Były zapełnione zaraz po Nowym Roku. Wszyscy kupili karnety z postanowieniem, że będą regularnie ćwiczyli. Okazuje się, że zapału nam starcza na dosyć krótki czas. W jaki sposób koncentrować się na tym, co jest dla nas najważniejsze? Keller mówi, że słowo priorytet ma tylko liczbę pojedynczą. Prior, czyli pierwszy. Co będzie dla nas pierwsze? Na których rzeczach będziemy się koncentrować? Dawid, który był znakomitym procarzem, w sposób niezwykle profesjonalny, znalazł jedno, jedyne słabe miejsce na czole Goliata. Kamień, który wypuścił z prosy, był z taką siłą wyrzucony, że przebił mu czaszkę. W czym jesteśmy dobrzy? W czym chcemy być dobrzy? I jedną piękną metaforą, która mówi właśnie o rozwoju osobistym, jest metafora pięciu kul. Jeden z autorów mówi, że życie nasze możemy przyrównać do żonglera, który podrzuca, żongluje pięcioma kulami. Pierwsza kula to jest praca zawodowa. Ona jest z gumy. Jeżeli się odbije, stracimy pracę, złapiemy ją, poszukamy innej pracy. Pozostałe cztery kule są ze szkła i one wymagają już bardzo uważnego podejścia. Jedna z nich to jest właśnie rozwój osobisty. Co zrobimy dla własnego rozwoju osobistego? Druga to będą życie rodzinne. W jaki sposób odnajdujemy się w gronie naszych najbliższych? Kolejna kula to są relacje towarzyskie. Jak je utrzymywać, jak je budować? I wreszcie piąta kula to są relacje społeczne. Każdy z nas mieszka w określonym środowisku i może dużo dobrego zrobić na rzecz społeczności lokalnej. Ten dzisiejszy dzień jest szczególny. Poznajemy uczelnie, poznajemy nowe rzeczy, ale być może będzie też takim początkiem refleksji nad tym, kim jesteśmy, jakie przyjmiemy sobie zasady, sposoby, metody rozwoju osobistego. Serdecznie Państwu tego życzymy i jeżeli spotkamy się razem tutaj za jakiś czas, to razem też będziemy pracować nad tym, abyśmy się rozwijali. Miłego dnia dzisiaj.